Witam serdecznie, Piotr Rybak, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. Chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o ciekawym budynku, który już nie istnieje, a mianowicie o Wielkiej Synagodze w Sokołowie Podlaskim. Synagoga znajdowała się przy ulicy obecnej Magistrackiej, na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Kuśnierską. Wielka Synagoga została zbudowana, a w zasadzie jej budowa rozpoczęła się w 1910 roku. W tym to też roku w Sokołowie miał miejsce duży pożar. W tym kataklizmie została zniszczona poprzednia synagoga, która istniała w tym miejscu. Społeczność żydowska podjęła decyzję o odbudowie i w tym też roku, w 1910, rozpoczęła się budowa nowej świątyni. Budowa trwała przez cały okres międzywojenny do roku 1939. Kształt budynku zewnętrzny został osiągnięty, natomiast wnętrze było ciągle niewykończone. Dalsze losy tej świątyni przedstawiały się tak, że kiedy Niemcy weszli do Sokołowa w roku 1939, zamknęli synagogę dla Żydów i Żydzi mieli zakaz odbywania modlitw. Niemcy przekształcili synagogę na magazyn z zaopatrzeniem. Okna zostały wybite, elewacja została uszkodzona. W 1942 roku doszło do likwidacji getta w Sokołowie Podlaskim. Niemcy fizycznie zlikwidowali ludność żydowską, uśmiercając ich w obozie zagłady w Treblince. Dążyli również do zniszczenia dziedzictwa kulturowego ludności żydowskiej, a najbardziej okazałym przejawem tego dziedzictwa była właśnie Wielka Synagoga. Także w 1943 roku synagoga została wysadzona w powietrze. Po wojnie w tym miejscu przez dłuższy czas był pusty plac. Obecnie na skrzyżowaniu ulicy Magistrackiej i Kuśnierskiej istnieje budynek handlowy, na posadzce którego widnieje Gwiazda Dawida z informacją o tym, że w tym miejscu kiedyś istniała synagoga. Także budynku już nie ma, ale udało nam się zakupić kilka fotografii przedstawiających synagogę. Był to bardzo duży, jak na takie niewielkie w sumie miasteczko jak Sokołów gmach, widoczny z wielu miejsc naszego miasta. Szczególnie okazale prezentował się od strony ulicy Magistrackiej i od strony rzeki Cetynia. Jeżeli chodzi o architekturę, jest to styl mieszany z przewagą stylu barokowego. Szerokość tej budowli jest typowa dla baroku i te łagodne łuki, obłe kształty budynku. Natomiast jeżeli chodzi o inny styl, który też możemy tutaj odnaleźć, to jest gotyk. I tutaj są trzy okrągłe, niewielkie rozety, jedna nad wejściem głównym i dwie w górnej części elewacji oraz wysokie okna, dodatkowo jeszcze podkreślające ten wertykalizm wnęki, w których okna się znajdują. Synagoga ma kształt bazyliki. Jest to budowla trójnawowa. Nawa główna jest wyższa od naw bocznych. Tutaj widzimy rząd okien doświetlających nawę główną. Nawy boczne są niższe i są symetryczne. Nie zachowały się żadne zdjęcia z wnętrza, aczkolwiek mamy opisy. W środku był na pewno babiniec. Prawdopodobnie wchodziło się na niego po schodach i był odseparowany od miejsca modli dla mężczyzn z barierkami. Kobiety musiały modlić się oddzielnie w swoim własnym gronie, aby nie rozpraszać modlących się mężczyzn. Tutaj widzimy elewację od strony ulicy Kuśmierskiej. Ta elewacja została odtworzona na zasadzie analogii z elewacją od strony rzeki. Jej wygląd jest taki sam jak ten w oryginalnym budynku. Natomiast, tak jak powiedziałem, elewacja przeciwległa. Okazało się po otrzymaniu nowych źródeł, nowych fotografii,
że te okna wyglądały nieco inaczej, aczkolwiek wówczas budynek był już gotowy i po prostu wymagałoby to zniszczenie całej synagogi, także tego już nie zmieniałem. To pokażę Państwu na zdjęciach, jak ta elewacja wyglądała. Elewacja tylna natomiast, no to jest już inwencja, tak? To już jest domysł, jak ta strona budynku mogła wyglądać. W opisach synagogi znaleźliśmy informację, że w tylnej ścianie budynku były wysokie okna, które wpuszczały światło do środka. Tutaj mamy jeszcze dość ciekawą rzecz, mianowicie z powodu różnicy terenu. Boczne wejście do synagogi znajduje się około metra nad ziemią. Prowadzą do niego 5 stopni. Natomiast po drugiej stronie budynku wejście znajdowało się na poziomie terenu. Tutaj też możemy zaobserwować słup ogłoszeniowy odtworzony na bazie fotografii archiwalnych. Przyklejone zostały do tego słupa oryginalne afisze okupacyjne z czasów II wojny światowej. Tam są napisy po polsku i po niemiecku. Jeżeli ktoś ma bystry wzrok, nawet może czytać, co tam jest napisane na tych afiszach. Jeżeli chodzi o wymiary budynku, to szerokość wynosiła około 22 metrów, wysokość około 15 metrów, a długość 21 metrów, czyli była na planie bliskim kwadratu. Szczególne wrażenie na przechodniach idących ulicą Magistracką robiła z pewnością elewacja frontowa, która jest bogato zdobiona. Nad wejściem głównym znajdowały się napisy w języku hebrajskim. Niestety fotografia jest na tyle niewyraźna, że nie udało się odczytać tych napisów. Nad górnym oknem w środkowej osi elewacji znajdował się też żydowski siedmioramienny świecznik. W oknach, tych małych rozetach, znajdowały się szprosy w kształcie gwiazdy Dawida. Jeszcze powiem kilka słów o samej makiecie. Makieta została wykonana z szarej tektury modelarskiej, a następnie oklejona białym brystolem. Wszystkie wymiary pochodzą ze zdjęć archiwalnych. Na podstawie zdjęć wykonałem w programie SketchUp wizualizację i dopiero na podstawie tej wizualizacji przystąpiliśmy do pracy nad makietą. Tutaj jest dach, który został oklejony brystolem w kolorze szarym. Okna zostały wykonane z pleksji, przezroczystego plastiku. Szprosy zostały wykonane z papieru pomalowanego na czarny kolor. Drzwi oklejone brązowym brystolem. Makieta synagogi znajduje się w holu głównym biblioteki przy ulicy Kolejowej i zachęcam serdecznie do oglądania tego ciekawego, myślę, budynku. Jest to część naszej historii sokołowskiej, część naszego dziedzictwa w takiej formie odtworzony. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.